Orszak dziejów, widowiska teatralne, koncerty, konferencje naukowe to tylko niektóre z wydarzeń, jakie w sobotę odbędą się w Warszawie. Wydarzenia nawiązują do życia i działalności księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. W przeddzień beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej czeka nas wiele wydarzeń. Coś dla umysłu, serca i ducha. Od godziny 9 rano na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja Stefan Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie, mówi dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej, ksiądz profesor Waldemar Cisło. Zaprosiliśmy przedstawicieli z różnych rejonów świata, m.in. kardynał Duka z Czech, pan minister edukacji, pan profesor Przemysław Czarnek, księża. Chcieliśmy pokazać czy przybliżyć postać prymasa Wyszyńskiego, aktualność jego nauczania w różnych sferach i w różnych dziedzinach życia, od kościelnego poprzez świat nauki. Po południu o godzinie 16 przed pomnikiem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego na krakowskim przedmieściu w Warszawie przejdzie orszak dziejów pod hasłem Wolni jak orły. To widowisko historyczne, którego celem jest upamiętnienie wielkich Polaków na przestrzeni dziejów, mówi organizator i reżyser orszaku dziejów Anna Murawska. Oczywiście będzie otwierał orszak Mieszko I z Dobrawą. Będzie wielu królów, poetów, świętych, król Jan III Sobieski, oczywiście król Jan Kazimierz. Będziemy mieli też wieszczów Słowackiego, Mickiewicza. Jednak w tym roku z okazji beatyfikacji centralnymi postaciami będą prymas tysiąclecia i matka Różaczacka. Trwają już ostatnie próby i przymiarki kostiumów. W postaci wielkich Polaków wcielają się rodzice, by dać w ten sposób swoim dzieciom żywą lekcję historii. W programie jest także spektakl o księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim, mówi Anna Murawska. Spektakl oparty na nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego na bazie ABC Krucjaty Społecznej Miłości. Także to też będzie taka okazja, żeby zapoznać się z tą krucjatą, a jednocześnie też z biografią kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo będziemy pokazywać takie obrazy z jego życia. Będzie trochę fotografii, trochę nagrań takich słuchowiskowych. Na trasie przemarszu będzie miała miejsce także rodzinna gra historyczna. Z kolei o godzinie 20 w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się uroczysty koncert pod tytułem Solideo. Koncert muzyki klasycznej, koncert, gdzie usłyszymy utwory Pendereckiego, Chopina, Sidora. Jest to godzinna podróż muzyczna z okazji właśnie beatyfikacji, tak żebyśmy też nie tylko mogli przeżywać w sposób kościelny, religijny, ale również kulturalny to wydarzenie. Mówi organizator koncertu, dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Centralne wydarzenie, msza święta beatyfikacyjna księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Różyczackiej, odbędzie się w niedzielę o godzinie 12 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Transmisję z uroczystości przeprowadzi Radio Maryja i Telewizja Trwam.